Siemanko, ze strony Piotr, kurwa, dzisiaj kolejny odcinek i dzisiaj wybrałem coś ciekawego, myślę, jak ustawić sobie prosto zapłon w ogarze 205, silnik 0.23, 0.17 i inne rometowskie silniki. No, jak widzicie, kupiłem sobie znowu kolejne moto, jest to ogar 202, silnik chiński 4T, 139 fb, spoko jest, fajnie idzie, ale tam z tyłu jeszcze jest ogarek, więc dzisiaj wam pokażę, jak to ustawić. Ustawiamy zapłon od suwmiarki takiego przyrządu. No. Widzimy się w odcinku. To tak, co dzisiaj nam będzie potrzebne? Magneto, silnik nasz, no co, nasza suwmiarka. Potrzebne jest do ustawiania zapłonu. Chcecie sobie tanie ustawić, bez żadnych innych jakichś, nie wiem, zegarowych, czy jakie to są, nie wiem, ściągacz do magneta jest wam potrzebny. I szczelniomierz, żeby ustawić przerwę sobie na platynkach. No i klucz, którym będziemy odkręcali sobie śruby. A to mam na śrubki ósemeczki. Tak, od czego zaczynamy? Jak widzicie, mam tutaj zapłon, może zaraz fokus złapię. Dobra, mamy zapłon. Jak to robimy? Musimy sobie najpierw założyć magneto. Trochę będzie zły kadr, myślę. Wyłożę. Mama, siedzi. I co robimy? Będzie nam potrzebny taki paragon albo papierek, żeby ustawić sobie GMP, czyli górny martwy punkt. Tak, patrzymy sobie, gdzie są platynki otwarte. Tak, wsadzamy. I teraz nie mam żadnego tego, ale wam to mniej więcej wyjaśnię. Jedną ręką sobie kręcimy, aż nam papierek zamknie. O, już zamknął papierek. I tak, co teraz? Bierzemy sobie suwmiarkę i liczymy, ile nam wyjdzie, jak są zamknięte platynki. Dobra, ja już sobie wsadziłem i ja mam idealnie zapłon ustawiony, nie wiem, czy coś się wam pokaże, czekajcie. Jakoś fokus spróbuję złapać. O! Mam równe 23 mm, czyli jest zapłon prawidłowo ustawiony. Jak zrobić, jakbym wychodzi tylko poniżej 23, przykowo wychodzi wam GMP powiedzmy 20, coś z 19. Co robić? Zapłon, cały zapłon wtedy musicie, już wam pokażę, odkręcacie sobie wszystkie te śrubki 3 i cały zapłon w tamtą stronę, leciutko, pomału, spokojnie i przykręcamy i patrzymy znowu, czy jest, będzie 26. Już wam gadam, dlatego najlepiej użyć sobie paragonu, nie takiego listka, no bo paragon lepiej pokazuje moje ścianki. I no. A co jak mamy tylko za dużo, mamy tylko 25 mm, 26 i jeszcze więcej, ale do 30. No to zapłon przydałoby się przykręcić w drugą stronę, czyli tak, kręcimy, tak. No i tak kręcimy zapłon, żeby było równe 23 mm, bo tak ma być. Dobra, co dalej? Jak ustawimy sobie 23 mm, przydałoby się przerwę ustawić. Ja wam powiem, jak przerwę ustawiamy. Dobra, mam górny klin, chwila. Zadamy jeszcze sobie magneto. Będzie mi się nie tylko. A nie siadło mi, kurde. Tak. O, siedzi magneto. Ja sobie tutaj zaznaczyłem tylko na magnecie tak, płaskim, gdzie jest góra, jak mam świecę zamkniętą. To tak, jak widzicie, mamy tam platynki. Fokus. O. Teraz są otwarte platynki. I teraz zamknięte. I tak to działa. I tak, jak ustawić przerwę? No, popuszczamy sobie tamtą śrubkę, tam jak daleko widzicie, o tam, o. I bierzemy sobie szczelniomierz. I tak, i to jest teraz ważne, bo musicie sobie zacząć tylko od przerwy 0,4, która jest tutaj. 0,4. Ustawiamy, musi być cały czas siedzieć, musi 0,4 tutaj i przykręcamy śrubkę tamtą. I przykręcamy sobie tutaj. Patrzymy, czy jest iskra, wszystko ok. No i odpalamy.
Dobra, jak mamy 0,4, odpalamy. Jeżeli nie odpali od kopa i nie będzie mniej więcej równo pracował, to możecie zejść z szczeliną do 0,35. Niestety tutaj nie widać, bo mam zdarte już to trochę. Ale tu jest 0,35, tak górne, o ta. Tu było 0,4, tu mam 0,35. Jeszcze raz, odpalamy, patrzymy iskrę. Jeśli znowu nie będzie chodził tak jak miał, no to znowu popuszczamy górny martwy punkt i dajemy 0,3. Przykładowo u mnie 0,3 zarąbiście pali, zaraz wam pokażę wszystko. No, teraz sobie wszystko skręcę i tyle. Jak ktoś teraz słucha tego odcinka na słuchawkach, to dajcie sobie ciszej, bo będzie całkiem głośno. Po prostu ładnie sobie odpalić. No, jak widzicie, chodzi. I co wam jeszcze wam powiem? Ogar trochę nierówno pracował, dlatego że gaźnik już postawiłem, bo dopiero zapłon stawiałem. Dzięki, że oglądaliście, zostawcie suba, lajka, napiszcie jakiś komentarz. Ja się z wami żegnam, to cześć majstry, cyk fuch.